Bardzo przepraszam. Pani poseł Joanna Scheuring. Tak, byłam 5 razy chyba wzywana. Panie marszałku, Wysoka Izbo, kilka sprostowań. Panie pośle sprawozdawco, no pan naprawdę przygotowuje się do tego, żeby być posłem sprawozdawcą tego projektu i mówi pan o tym, że ja wykorzystałam Kościół. Proszę pana, ja jestem w tym Kościele. Jako członkini tego Kościoła mam prawo do niego wejść i robić w tym Kościele co chcę. To po pierwsze. Do pana Warchoła. Panie ministrze, pan powiedział, że z mężem przeszkadzaliśmy w kościele. Naprawdę, bardzo proszę, aby pan poczytał akta, które zostały wydane w naszych sprawach. Zostaliśmy uniewinnieni i nie przeszkadzaliśmy w kościele, co nawet stwierdził jeden ze świadków i tym świadkiem był kto? Ksiądz tego kościoła. Do pani Kurowskiej. Proszę pana, pani powiedziała, nie ma tutaj pani. Pani zadała nam takie pytanie, dlaczego my jako opozycja boimy się. My się w ogóle was nie boimy. Ludzie, my się w ogóle was nie boimy. I jeszcze jedna rzecz chciałabym sprostować, bo jedna z posłanek tutaj mówiła, że opozycja zabija dzieci. Szanowni Dziękuję państwo, bardzo. W Polsce, jeżeli ktoś Zamykam zabija dyskusję. Dzieci, jeżeli ktoś zabija dzieci, idzie po prostu do więzienia. Dziękuję bardzo, Głód pani poseł. To nie dziecko. Zamykam dyskusję.